Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z wszechstronnej serii o Minecraft. Dokładnie, dzisiaj przyjrzymy się ciekawej ciekawostce. Wow. Czyli dzisiejszy odcinek jest zaliczany do ciekawostek. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Zapewne zajrzeliście na tytuł odcinka, a tam jest napisane... latająca łódka. Czy tam lewitująca łódka. No zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ze ściany wylatuje sobie łódka i ona wisi w powietrzu. Tak. Pokażę wam ten mechanizm, jeżeli przejdę ten parkour, który dla was właśnie przygotowałem. Tak, tak wygląda parkour i spróbujemy to zrobić. O, fuck you, mam latanie. Tak by nie może, czekajcie. O, przeskoczyłem, cholera, ale ciężko. Jak widzicie, mamy parkour, że tak powiem, nowoczesny parkour. Troszkę inny niż zazwyczaj. Oh, nice. No i to będzie mały problem. Aj. To jest zła łódko. Moglibyście, jeżeli takie parkoury byście robili, w tych miejscach, gdzie łódki wylatują, jakieś bloki poustawiać, wiecie, coś takiego. To by pomagało. O, pięknie. No ja. Jeżeli wejdziecie w tą łódkę, nic się nie stanie. Ta łódka cały czas będzie w tym samym położeniu. Tak, zapewne ja, jak i wy jesteście tak na te łódki troszkę uprzedzeni, że tylko jeżeli się jej dotknie, cała łódka po prostu się, że tak powiem, psuje. A tutaj właśnie tak nie jest. Czekajcie, muszę wyczaić ten moment. Aj, przeleciałem, shit! Dobrze, w takim razie, słuchajcie. Chyba tego nie przejdę, ale oczywiście dam wam mapkę, gdzie będziecie mogli sami to sobie przejść. Słuchajcie, oto są lewitujące łódki, a ich mechanizm działa dokładnie tak. Zobaczcie. Żadnych tłoków, żadnych pistonów, no kurde, to jest bardzo tanie. No i jak widzicie, ta łódka sobie lewituje w kółko i co jakiś czas po prostu wylatuje sobie za ścianę. W sumie nawet jest to czas, który się powtarza za pętla, czyli praktycznie jeżeli teraz wyleci, to za ten moment, co odliczamy na przykład teraz, następna łódka pojawi się w tym samym momencie. Mam nadzieję, że rozumiecie, co powiedziałem, bo pokręciłem. Dobrze, w takim razie przechodzimy do budowy tego cudeńka, tego cuda, o którym szczerze mówiąc wyczytałem na forum. Nie wiem, kto to w sumie wymyślił, gdyż to był temat na forum, nie było żadnego filmu, tylko kilka obrazków i... Tak, to było w sumie pierwszy post. Zobaczcie. Jak to cholerstwo normalnie zrobić? Jak zrobić latającą łódkę? Kurde, dobra, słuchajcie, jakiś teren prosty, chociażby ten. Albo inny. Może na lodzie to zrobimy? Czekajcie. Nie, bo woda może rozpuścić lód, wiecie? Albo dobra, zrobimy to na lodzie. Patrzcie. Ty, nie da się. O kurde, dobra. W takim razie trzeba będzie troszkę zabudować tego terenu. No niestety. Trzy. I tyle. Ta maszynka sama w sobie nie zajmuje dużo miejsca. I bardzo szybko się ją buduje, więc do parkourów może być nawet... Szczerze mówiąc, jeżeli ktoś by wybudował dla mnie taką mapkę parkour i dał w opisie, no to naprawdę byłbym wdzięczny. I możliwe, że przyszedłbym ją z jakimś fajnym youtuberem, więc jeżeli chcecie, to możecie zrobić taką mapkę parkour z takimi łódkami i oczywiście autor zostanie wymieniony. Dobra. W takim razie tak. Odpowiedź wideo, jeżeli chcecie, możecie dawać. I w opisach po prostu, wiecie, zapis gry do mapki. Dobra. W takim razie tutaj wodę rozlejemy i zobaczcie. I tylko co wystarczy zrobić, to położyć łódkę w specyficzny dość sposób, chyba że chcemy, żeby łódka leciała pod kątem. Ale radzę wam położyć tą łódkę tak. O, dokładnie, na wprost. I słuchajcie, teraz maszynka buforuje, teraz to wszystko się buforuje i musi się wręcz załączyć, żeby to zaczęło działać. O, jeżeli ta łódka wzniesie się tak do góry, to możecie spodziewać się, że po pewnym czasie właśnie zacznie latać tak w kółko. I oto właśnie jest lewitująca łódka, która bodajże w 1.5 leciała jeszcze dalej, czyli gdzieś nawet tutaj. Co można by zrobić nawet taką ciekawą dość sposobem, na przykład, nie wiem, tu byłaby lawa, a łódka by lewitowała, tak? Czy coś w tym stylu. Oczywiście możemy się tutaj podkopać i nasza łódka cały czas po prostu będzie lewitować, więc jest to dość oryginalny sposób, jak już wcześniej wspomniałem, na jakieś parkoury i inne duperele, więc jeżeli chcecie, oczywiście możecie przejść tego mojego małego parkoura. Ja wam zapis mapki dam, chociaż ten parkour jest naprawdę bardzo prosty, zobaczcie. Tak, bardzo prosty. Tak, i jeżeli byście budowali, to pamiętajcie, w to miejsce, gdzie wylatuje łódka, dajcie jakąś inną wełnę czy coś w tym stylu. Oczywiście, jeżeli tam tylko będziecie chcieli to zrobić. Dobra, w takim razie, no cóż, krótki odcinek, ale sami dobrze wiecie, że odcinki z wszechstronnej serii są bardzo krótkie.
Tak, i tak to bywa. Dobra, w takim razie żegnam się z wami, no i cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję za wszelkie komentarze, lajki i oczywiście subskrypcje. Tak, dobra. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Hej!